Witam wszystkich przybyłych radnych na dzisiejszą sesję. Witam pana prezydenta, panów prezydentów, pana sekretarza. Witam przedstawicieli Radia Prasy Telewizji, kierowników, naczelników wydziałów, mieszkańców naszego miasta. Sekretarzem dzisiejszych obrad jest pani radna Edyta Ogonowska. Bardzo bym prosił o podanie stanu osobowego radnych. Na 10. sesji według listy jest obecne 19 radnych. Na podstawie listy obecnych. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym. Z tej kompetencji skorzystał pan prezydent. Stosowne pismo wpłynęło w dniu 30 lipca 2015 roku na moje ręce podpisane przez pana prezydenta. Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym zwracam się z prośbą o zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej Grudziądza na dzień 5 sierpnia 2015 roku. W dniu dzisiejszym także Państwo otrzymaliście ten sam porządek, tylko z poprawkami, jeżeli chodziło o punkt 5 i punkt 14, jeżeli chodzi o oczywiste umowy pisarskie. Nie został także zmieniony w tym momencie żadnym innym pisem pana prezydenta. Czy pan prezydent deklarował na komisji wniesienie wniosków o zmianę porządku obrad? Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący rady, szanowni państwo radni, szanowni państwo uczestnicy dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Samo słowo w trakcie przygotowań do dzisiejszej sesji radni zwrócili uwagę, że sesja nadzwyczajna powinna być wtedy zwoływana, jeżeli są nadzwyczajne, pilne, niecierpiące zwłoki uchwały. Co do zasady, ja jako wnioskodawca tych wszystkich projektów tu uchwał wyszedłem z założenia innego, że jak mamy spotykać się z Państwem radnymi w sprawach niecierpiących zwłoki, a mamy już projekty niektórych uchwał gotowe, to żeby radni przy okazji jako procedowali nad wszystkimi uchwałami. Ale na skutek sugestii Państwa radnych chciałbym zdjąć, zaproponować, aby dzisiejszego porządku sesji nadzwyczajnej ograniczyć się tylko do punktów, które są niezbędne ze względu na terminy czy pilność tych uchwał, a pozostałe uchwały dać możliwość szerszego podyskutowania nad nimi, szerszego, i zaprosić wszystkich Państwa radnych na 2 września, to jest środa, na godzinę 16, aby dyskutować, to jeszcze nie będzie sesja, tylko dyskusja nad projektami uchwał bardzo uszczegółowiona. Część Państwa radnych dzisiaj przed chwilą na posiedzeniach komisji mówi, że ma zbyt mało wiedzy, zbyt krótki termin na to, żeby się do takiej dyskusji przygotować. W związku z czym proponuję, aby na dzisiejszej sesji były następujące uchwały. Pierwsze 6 uchwał i uchwała 8 związana z zadaniem nazwy parkowi miejskiemu. To by było 7 uchwał i 8 punkt, 7 punktów i 8 punkt zakończenie obrad. A projekty uchwał związanych z ośrodkiem opieki nad zwierzętami oraz projekty uchwał związanych z punktami selektywnego zbierania odpadów, to są 2 uchwały, i uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości,
jak również uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, żeby były szerzej omówione 2 września bieżącego roku w środę o godzinie 16 tu w tym miejscu, gdzie w tej chwili jesteśmy. Bardzo proszę Wysoką Radę o akceptację mojej propozycji. Dziękuję Panie Prezydencie. Został zgłoszony wniosek przez Pana Prezydenta o zmianę porządku obrad w trybie artykułu 20 ust. 1a. Czy Państwo nie macie... Ja z kolei, żeby iść konsekwencję drogą, którą wskazał tutaj Pan Prezydent, czyli żeby ograniczyć sesję Rady do uchwał niezbędnych, czyli takich, które trzeba dzisiaj podjąć, proponuję, aby do propozycji Pana Prezydenta dokonać zmian i usunąć z porządku punkt 2 uchwałę w sprawie powołania skarbnika, punkt 3 uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 oraz punkt 4 związany z tym poprzednim zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Grudziądza na 2015-2027. Uzasadnienie dla tych zmian. Otóż miasto obywa się bez skarbnika już jakiś czas, natomiast miejmy świadomość, że dokonujemy wyboru bardzo osoby na bardzo ważną funkcję. Wybieramy stróża miejskich pieniędzy, finansowego menadżera, osobę, która przez prawo kontrasygnaty praktycznie ma stać na straży miejskich i publicznych pieniędzy. Uważam, że takiej osoby nie można oczywiście wyłonić z łapanki, wierzę, że tak nie było. Natomiast radni, podnosząc rękę, muszą mieć świadomość, że miejskie publiczne pieniądze powierzają właściwej osobie. I dlatego proponuję, żeby przed wyborem, który być może odbyłby się na początku września, odbyły się dodatkowe spotkania z kandydatką na skarbnika, której nazwisko dziś dopiero poznaliśmy, na temat jej oceny sytuacji finansowej miasta i pomysłów na zarządzanie tymi finansami, na temat sytuacji finansowej szpitala i konsekwencji dla miasta, jakie z tego wynikają, oraz spotkanie poświęcone pomysłom na środki zewnętrzne na działalność inwestycyjną miasta w następnych latach. Ja takiej możliwości rozmowy nie miałem, natomiast godzinę czy pół godziny temu podczas pierwszego spotkania z nową panią skarbnik, zadałem dwa pierwsze pytania, czyli o jej rozeznanie w sytuacji finansowej miasta i o jej ocenę sytuacji szpitala i o konsekwencje dla miasta. Otrzymałem krótką odpowiedź, ale głęboko niezadowalającą, że takiej orientacji pani kandydatka nie ma. Ja ją przyjmuję, tę odpowiedź, w dobrej wierze. Dlatego proponuję, abyśmy nie podejmowali tej decyzji dzisiaj, abyśmy kandydatce na tak ważne stanowisko dali możliwość zapoznania się z sytuacją finansową miasta i sytuacją szpitala, żebyśmy głosując nad skarbnikiem wiedzieli, że wybieramy osobę, która wie, co robi. Ponieważ dla mnie niezrozumiałe jest i nie wiem, być może mamy jakieś inne rozumienie standardów, ale nie wyobrażam sobie, aby podjąć się funkcji pełnienia tak odpowiedzialnej jak skarbnik miasta bez rozeznania, czego się ode mnie oczekuje i czy mam na to pomysł, czy nie. Jako radny, który wybiera, bo wbrew pozorom to nie pan prezydent wybiera, a jedynie proponuje, chciałbym zrobić to w sposób odpowiedzialny. Dlatego proszę o przełożenie tego na kolejną sesję i danie pani kandydatce czas na zapoznanie się z tymi kluczowymi problemami. I już krótko, dlaczego proponuję zdjęcie dwóch kolejnych punktów. Są to zmiany w budżecie, które jak zawsze wymagają przedyskutowania, przemyślenia,
Takiej możliwości tym razem nie mieliśmy. Nie ma też w mojej ocenie potrzeby, aby tę decyzję trzeba było podejmować na sesji nadzwyczajnej. Dlatego proszę, aby również te dwa pozostałe punkty, czyli zmiany w budżecie i zmiany w wieloletnim planie finansowym, zostały przeniesione na normalną, planową sesję Rady. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w kwestii jeszcze porządku obrad, ja chciałem podziękować Panu Prezydentowi, bo to była inicjatywa Klubu Radnych PO, aby zmienić dzisiejszy porządek obrad, aby wycofać te punkty, które nie są jakby strategiczne i są, nie ma tutaj pilnych terminów i to, co Pan Prezydent dzisiaj zaproponował, jest to pewien kompromis. Jednocześnie z naszych doświadczeń wynika, z doświadczeń radnych, którzy zasiadają kolejną kadencję, że zawsze mamy problem w okresie wakacyjnym, że zwołujemy sesje nadzwyczajne. Stąd dzisiaj też wysunęliśmy taką propozycję Klubu Radnych PO do Pana Przewodniczącego, aby w przyszłorocznym harmonogramie posiedzeń Rady Miejskiej Grudziądza uwzględnić posiedzenie w trybie normalnym w sierpniu. To jest ten sam okres wakacyjny jak czerwiec, tak aby uniknąć tego 3-miesięcznego właściwie do czasu, kiedy Rada się nie spotyka, czy nie może się spotykać w trybie normalnym. Wtedy unikniemy tego typu dyskusji, czy punkt dotyczący sklepnika jest punktem naglącym, czy nie naglącym. Uważamy, że powinniśmy to systemowo rozwiązać i wtedy myślę, że nie będzie tego typu dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze raz jestem, że nad każdym punktem będziemy odrębnie głosować. Jednocześnie chciałbym przypomnieć Państwu, że jest to sesja zwołana w trybie artykułu 20 ustęp 3. To znaczy, ażeby można było zmienić porządek obrad, w której w szczególności, co Pan Radny Andrzej Wiśniewski złożył, musi być zgoda wnioskodawcy. To znaczy tak, że Pan Prezydent musi wyrazić zgodę na to, żeby Rada Miejska nad tymi trzema punktami, co Pan Radny proponował, a więc wyjęcie z porządku obrad punktu o powołanie skarbnika, zmiana budżetowa, zmiana wielkobudżetowa, sobie musi być zgoda wnioskodawcy, osoby, podmiotu, który zwołał sesję. I tutaj mam pytanie, czy Pan Prezydent wyraża zgodę na to, żeby Rada głosowała nad tymi punktami proponowanymi przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dalszym ciągu proponuję, aby przedmiotem dzisiejszych obrad były 6 punktów pierwszych dzisiaj porządku dzisiejszego, a dodatkowo punkt numer 8, czyli w sumie 7 punktów. Na propozycję radnego Wiśniewskiego nie wyrażam zgody. W związku z powyższym, Panie Radny Andrzej Wiśniewski, te 3 punkty, które Pan zgłosił, nie może Rada procedować, żebyśmy mogli głosować w trybie artykułu 20 ustęp 1a. Podstawa prawna tego rozstrzygnięcia jest artykuł 20 ustęp 4 ustawy o samorządzie gminnym. Chcemy być poważnym organem samorządowym, a stajemy się grupą kawaleciarzy. Panie Radny, to jest Rado. No, Pan Radny Wiśniewski chwili sobie praworządności. Żaden skarbnik nie jest w stanie ani w Grudziądzu, ani w żadnym innym mieście przygotować koncepcji rozwoju finansów miasta i planu naprawczego szpitala przed przystąpieniem do funkcji skarbnika. To nie jest tylko dostęp do dokumentów, które są na BIP-ie i gdziekolwiek, to jest cały szereg rozmów i ustaleń. Bez umocowania osoby na funkcji skarbnika tego się nie da po prostu zrobić. Apeluję do Państwa Radnych o podjęcie stosownych uchwał, natomiast również nie zwracam się o wycofanie uchwały budżetowej i WPF-u. Proszę Państwa, uchwała budżetowa znacznie przyspiesza i porządkuje prace finansowe w mieście. Nie trzeba czekać do września, skoro spotykamy się dzisiaj. Zapoznać się można było, bo radni otrzymali materiały 3 dni temu. Dziękuję bardzo. Zmiany, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pan Poseł nawet zburzył słowa kpiwa do Rady Miejskiej. Pierwsze, że kpiną jest podawanie imienia i nazwiska na 60 minut przed wyborem skarbnika w tym mieście. To jest prawdziwa kpina i to jest sposób traktowania wszystkich radnych. Ja przecież doskonale Pan Prezydent dużo wcześniej wiedział, znał nazwisko skarbnika i Komisja Budżetu być może dokonała tego rozstrzygnięcia na podstawie wyboru. Natomiast 60 minut przed sesją informowanie radnych o wyborze skarbnika i podawanie imienia i nazwiska, to jest prawdziwa kpina, Panie Prezydencie. To jest prawdziwa kpina. Dziękuję.
Szanowni Państwo, nie wiem, czy dobrze dosłyszałem, Komisja Budżetu nie miała żadnego wpływu na wybór skarbnika. Komisja konkursowa także nie, bo pani skarbnik czy kandydat pana skarbnika jest poza konkursem. Więc nie było takiej procedury. Powtórzę to, co mówiłem pół godziny wcześniej. My w przeciwieństwie do Państwa także, mamy pewne zaufanie do prezydenta i wierzymy, że prezydent podejmuje optymalną decyzję. Dwukrotnie był rozpisany konkurs na skarbnika. Doskonale też Państwo wiecie, jak trudno znaleźć osobę o takich kompetencjach, a jeszcze spełniającą wymogi formalne. Zatem wierzymy, że nie znając też skarbnika, czy pani kandydat na skarbnika, ponieważ również osoba została przedstawiona przed dzisiejszą sesją, wierzymy, że... Tak, ja już nie chciałbym rozpoczynać dyskusji, jaka miała miejsce na komisji, ale my Państwu przedstawialiśmy i Panu Prezydentowi też, że po pierwsze, nam nie podoba się sposób, znaczy mówiąc, procedura wyłonienia skarbnika miasta. To, co między innymi radny Krzysztof Kosiński powiedział, nie podoba nam się to, powtarzamy to dzisiaj już chyba dwukrotnie, że dowiadujemy się o imieniu i nazwisku pół godziny przed sesją. Ja nie wiem, może Państwo radni klubu PO, to nie ma dla nich większego znaczenia, ale dla nas to ma, chociażby dlatego, że Państwu też mówiłem, chcieliśmy mieć więcej informacji o ewentualnym skarbniku miasta, który będzie podejmował razem z prezydentem bardzo ważne decyzje w kwestiach finansowych. Po trzecie, panie przewodniczący, troszeczkę jestem zdziwiony pana postawą, bo miałem nadzieję, że jest pan zainteresowany na przykład przed wyborem skarbnika, aby zebrała się komisja budżetu i na przykład spotkała się z kandydatem na skarbnika miasta, żeby radni przynajmniej tej komisji, bardzo ważnej komisji, której pan przewodniczy, mogli zadać kilka ważnych pytań. Dzisiaj padły takie pytania, ale myślę, że pewna zwłoka, bo sesja równie dobrze może odbyć się na początku września, jest tutaj wskazana na to, aby na przykład taka komisja budżetu się spotkała i radni mieliby możliwość spotkania się i zadania kilku pytań. W związku z tym, reasumując, proszę Państwa, cały procedura nam się nie podoba, wyłonienia skarbnika miasta. I tylko tyle, do tego mamy pewne obawy, zastrzeżenia, nie co do osoby, bo tak jak powiedziałem dzisiaj na komisji, może się okazać, że to będzie bardzo trafny rezultat. Natomiast mechanizm, procedura i to wszystko, co dzieje się chociażby na komisjach, czy teraz na sesji, jest tego dowodem. Dziękuję bardzo. Punktów będzie, Szanowni Państwo, 8. Wobec tego zaczynamy pierwsze głosowanie na sali obecnych jest radny 19 radnych, tak? I Szanowni Państwo, pierwszy punkt, który byłby wycofany z porządku obrad, to jest projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Kto z Państwa jest za wycofaniem tego punktu z porządku obrad? 19 radnych głosowało za przyjęciem tego punktu. Jednogłośnie punkt został zdjęty z porządku obrad. Proszę sobie usunąć z porządku obrad ten punkt. Następny punkt, Szanowni Państwo, jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wielkiego Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń Wodociągowych, Urządzeń Kanalizacyjnych, Miejskich Wodociągów i Oczyszczalnych Spółka z OWO Grudziądzu na lata 2016-2018. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za zmianą porządku, poprzez wycofanie tego punktu z porządku? 19 radnych głosowało za zdjęciem z porządku. Także jednogłośnie ten punkt został zdjęty z porządku. Proszę też o jego usunięcie. Kolejny projekt uchwały jest projekt uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z o.o. w Grudziądzu zadania własnego gminy dotyczące zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Kto z Państwa radnych jest za zdjęciem z porządku obrad tego punktu? 1 raz bardzo powtarzam głosowanie. Kto z Państwa za zdjęciem z porządku obrad tego punktu? 18 radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała, także ten punkt został zdjęty z porządku obrad. Uprzejmie proszę także o usunięcie z tego porządku. Szanowni Państwo, kolejny punkt to jest projekt uchwały, zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Opieki
Miejskiemu Urzędowi Komunikacji Spółkarza Grudziądzu zadania prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kto z Państwa jest za zdjęciem z porządku tego punktu? Dziewiętnastu radnych głosowało za przyjęciem tego wniosku. Został on zdjęty z porządku obrad. Bardzo proszę o usunięcie z tego porządku tego punktu. Kolejna uchwała to jest uchwała w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie prowadzenia punktu selektywnego zmiany odpadów komunalnych dla gminy Grudziądz. Kto z Państwa jest za usunięciem tego punktu z porządku obrad? Dziewiętnaście radnych głosowało za wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez usunięcie tego projektu uchwały. Także jednogłośnie zostało to zdjęte z porządku. Kolejny punkt, czyli projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Grudziądz. Kto z Państwa jest za zmianą porządku poprzez jego usunięcie tego projektu? 19 radnych głosowało za zdjęcie z porządku obrad tego punktu projektu uchwały. Jednogłośnie zostało to przyjęte. I kolejny punkt porządku projektu uchwały w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy miasto Grudziądz. Kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad poprzez usunięcie tego projektu punktu z porządku obrad? 19 radnych głosowało za zmianę z porządku tego projektu uchwały punktu. Proszę także o usunięcie z porządku obrad. Ostatecznie, Szanowni Państwo, mamy 8 punktów porządku obrad i stwierdzam, że porządek obrad został w tej formie przyjęty przez Radę Miejską. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego tego porządku obrad już po zmianach. To jest projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta. Ja tylko chciałbym zaznaczyć, co Pan Przewodniczący Michał Czepek przedstawiał Państwu na posiedzeniach wspólnych komisji, że wpłynęła autopoprawka do tego projektu uchwały. I Szanowni Państwo, macie już autopoprawkę w tej treści z podaniem osoby, zmiany, które Pan Michał Czepek odczytywał. Otwieram dyskusję nad tym projektem uchwały. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Radny Andrzej Wiśniewski, bardzo proszę. Ponieważ jesteśmy na sesji Rady Miejskiej, obecni są mieszkańcy, obecne są media. Proponuję, żebyśmy na sesji mieli możliwość zadania pytań Pani przyszłej Pani Skarbnik. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Państwu Radnym oficjalnie i wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej sesji i również poproszę Panią Kandydatkę wspólnie tutaj do mnie do mównicy. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, chciałbym zarekomendować na stanowisko skarbnika miasta Grudziądza Panią Joannę Łukaską. Pani Joanna Łukaska posiada gruntowne i interdyscyplinarne wykształcenie kierunkowe, a także doświadczenie zawodowe, które w mojej ocenie pozwoli jej odnaleźć się w nowej funkcji. Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia. Poza tym ukończyła podyplomowe studium bankowości, podyplomowe studium rachunkowości, podyplomowe studium inwestycji z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm. Wszystkie podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej. Nie mogę pominąć także kursów, między innymi dla kandydatów na głównego księgowego, który został zakończony egzaminem i uzyskaniem certyfikatu głównego księgowego, kursów przygotowujących do egzaminu na audytora wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Banku Handlowym, Citigroup, Globalne Usługi Transakcyjne i w spółce akcyjnej Hydrovacuum w Grudziądzu. Te wszystkie doświadczenia, to wykształcenie oraz umiejętności, które przedstawię za chwilę, predysponują Panią Joannę Łukaską na stanowisko skarbnika miasta. Warto byś podkreślić, że Pani Joanna Łukaska jest związana z naszym miastem, tu mieszka i pracuje, zatem zna
grudziąckie realia. Podczas rozmów, które mieliśmy okazję odbić, rozmawialiśmy również na interesujące tematy związane z zarządzaniem samorządowymi finansami. Szanowni Państwo, Pani Joanna Łukaska posiada umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Odbyłem kilka rozmów, nie tylko z jej przełożonymi, ale również z osobami, które znają Panią Joannę Łukaską, żeby jak najwięcej się na ten temat dowiedzieć. Jest systematyczna, odpowiedzialna, dokładna i operatywna. Posiada, co jest niezmiernie ważne, zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole. Umiejętność rozwiązywania samodzielnie problemów. Cechuje się wysoką kreatywnością i wiedzą z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Dobrą znajomość języka angielskiego i dobrą znajomość języka rosyjskiego. Proszę Państwa, przygotowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest z roku na rok coraz trudniejsze. Obarczone wieloma ryzykami, ale jestem przekonany, że wiedza i umiejętności Pani Joanny Łukaskiej sprawią, że stojąc na straży właściwego wydatkowania pieniędzy publicznych, będzie wykonywała powierzone zadania na najwyższym poziomie. Zwracam się do Państwa radnych z prośbą o udzielenie Pani Joannie Łukaskiej mandatu zaufania i powierzenie jej funkcji skarbnika miasta Grudziądza. Dziękuję za zaufanie. Jeżeli są pytania do kandydatki, to proszę uprzejmie udostępnię Pani Joannie mikrofon. Dziękuję Panie Prezydencie. Pan Radny Andrzej Wiśniewski, bardzo proszę. Jeszcze raz, ale chciałbym, żeby brzmiała odpowiedź, ale krótko. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest Pani zorientowana o sytuacji finansowej miasta i czy ma Pani jakieś pomysły na to, jak nimi dalej pokierować? I uzupełnię to pytanie o jedno, czy Pan Prezydent udostępnił Pani budżet miasta? Następna sprawa, czy ma Pani, posiada Pani orientację na temat sytuacji finansowej szpitala? Zdaję Pani sobie sprawę, jakie to dla miasta ma konsekwencje i pomysły na to, jak w tej sytuacji zaradzić i czy zostały w trakcie postępowania jakby tego naboru udostępnione Pani przynajmniej bilansę szpitala z kilku ostatnich lat. I ostatnie, w związku z wielkimi planami inwestycyjnymi, jakie tu co jakiś czas są gdzieś rzucane, mieliśmy okazję niedawno czytać o nich w wywiadzie Pana Wiceprezydenta. Czy ma Pani jakąś koncepcję czy pomysł na to, jak w tej sytuacji pozyskać zewnętrzne źródła finansowania na realizację tych ambitnych inwestycji? Chcę ważyć się na sensie dzisiejszej sesji. Chciałabym przede wszystkim podziękować Prezydentowi, Robertowi Wadowskiemu za to, że obdarzył mnie tak dużym tego zaufania. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie mam jeszcze doświadczenia w sektorze finansów publicznych. Była próba w poprzednich latach, żeby ten sektor wejść właśnie. Ja chciałam w terenie wejść w sektora finansów publicznych w jednostce wojskowej, w jednostce wojskowej. Ale to egzamin, zdałam egzamin na pisemny, niestety, znaczy niestety, urodzenie syna przeszkodziło mi w zdaniu egzaminu ustnego. Z tej racji ta droga się dla mnie zamknęła. Pani Stragilowska, wówczasny minister finansów, nie powołała kolejnej komisji i w ten sposób nie udało mi się przejść do sektora finansów publicznych. Skupiam się na sektorze prywatnym, ale o tym sektorze nie wspomniałam. Z mojej strony mogę tylko zapewnić Państwa, że dołożę wszelkich starań, żeby jak najszybciej, jeżeli w ogóle Państwo dadzą mi szansę, bo jak widzę, nie jest to sprawa oczywista. Zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ wyzwania, które stawia finanse tego naszego pięknego miasta, są ogromne. Jest duża różnorodność problemów i o tym wiemy wszyscy, ja też sobie zdaję z tego sprawę. Ale myślę, że jeżeli będę miała szansę zapoznać się z tymi wszystkimi dokumentami, o których tutaj Pan mówił, o sprawozdaniu przede wszystkim szpitala, które jest naszą tutaj bolączką, tutaj będziemy oczywiście tutaj, jeżeli będzie szansa wspólnie z prezydentem i całą służbą, będziemy starać się zadbać i uratować, prawda? To myślę, że
będzie zgłoszony. Także w tej chwili nie mogę powiedzieć o żadnym projekcie, ponieważ nie zapoznałam się jeszcze ze wszystkimi dokumentami. Jedyne, co mogłam zrobić, to sprawdzić na stronie internetowej na BIK-ie Miasta Grudziądz. Mogłam wejść w te dokumenty, ale nie mam wiedzy, która, tak jak pan prezydent wcześniej powiedział, jest potrzebna do tego, by ocenić tę sytuację. To są wielogodzinne myślę spotkania, rozmowy, zapoznanie się z dokumentami. To mnie czeka i mam nadzieję, że będę miała szansę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie do pani kandydatki? Chciałbym zabrać głos w dyskusji. Proszę, może państwo czekać, proszę. Nie widzę. W związku z powyższym, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania skarbnika miasta. Na sali poselskich jest 19 radnych. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto z państwa jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto się z państwa radnych wstrzymał? Sześcioro radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Gratuluję wyboru. Powołania pan skarbnik. Radnych Platformy Obywatelskiej gratuluję wyboru, ale przede wszystkim liczę na to, że współpraca z radnymi będzie się podała bardzo poprawnie, nie tylko do Radnych Platformy, ale wszystkimi radnymi. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jestem przekonany, że musimy procedować tą uchwałę, ale w związku z tym, że tak się stało, mam pytania dotyczące zmian w budżecie. Mianowicie w zasadzie mam trzy takie pytania. Jedno z pytań dotyczy modernizacji ciągów pieszych na Górze Zamkowej na kwotę 100 tysięcy złotych, które ma zadanie przewiduje się budowę bezpieczniejszego dojścia na zamek. Co to znaczy bezpieczniejsze dojście na zamek? Czy jest to jakaś modernizacja, która będzie też dotyczyła osób niepełnosprawnych? Drugie pytanie dotyczy modernizacji zniszczonego punktu kamerowego przy ulicy Narutowicza i ulicy Halera. Mamy dwa wydatki związane, czy to jest konsekwencja jakichś działań takich innych, czy to jest po prostu niszczycielska burza, tak? Czyli to mamy wytłumaczenie. Okej. No i trzecia kwestia, umocnienie nabrzeża portu Szulca w Grudziądzu. Umocnienie portu nabrzeża Szulca w Grudziądzu na kwotę 150 tysięcy złotych. Związane jest z rozszerzeniem zakresu zadania o roboty polegające na pogłębieniu wypływu z basenu portowego. Czy ma to związek z tym statkiem, który tam stanął i nie może wypłynąć? Czy jest to, bo jak gdyby uzasadnienie dalsze mówi o tym, że jest to związane, zmiana podyktowana jest decyzją Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego gminie miasta Grudziądz w ramach zadania inwestycyjnego. Czy jest to kwestia właśnie uwięzienia tego tramwaju i niestosownej głębokości basenu portowego, bo jak wiemy, że dzisiaj niestety jest to wielki problem, także z rzutem zanieczyszczeń wszelkich, które doprowadza ruch Hermana. No nie wiemy, co będzie, kiedy się podniesie ten stan wody. W drugą stronę też mogą być konsekwencje straszne, bo w związku z tym, co dzieje się dzisiaj także w spółkach wodnych i z obsługą przepowodni i tak dalej, chciałbym uzyskać więcej informacji na temat tego wydatku, czy ten wydatek jest konsekwencją tej sytuacji, czy po prostu jak długo jeszcze będziemy dofinansowywali tą inwestycję, jak długo będziemy ją poprawiali, zwiększali koszty. Dziękuję bardzo. Wskakuje nam inwestycja budowy miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych na kwotę 600 tysięcy złotych projekt. Natomiast dosyć szczegółowe zapisy są w tym projekcie dotyczące punktów, na przykład samoobsługowych stacji czy parkingów. Mam pytanie, skoro 42 km dróg rowerowych będzie to nam zbudować, to czy mamy jakieś priorytety uchwalone? Rozumiem, że opieramy się na koncepcji, która zrobiła dla miasta Kino. Więc jakie są priorytety, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe? Które odcinki powstaną jako pierwsze? Kolejne moje pytanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy niska emisyjnego oświetlenia ulicznego na terenie Grudziądza. Nareszcie, panie prezydencie, bardzo dziękuję. Nareszcie. Natomiast
co do trzeciego pytania, już przede mnie pan radny Krzysztof Kosiński, umocnienie na brzegu Kuszulca, dokładnie zachęcam, byśmy mogli poznać. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Chodzi mi o wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy nisko emisyjnego oświetlenia. W ramach jakiego projektu unijnego przewidujemy wykonanie tego zadania i dlaczego nie wykorzystujemy już istniejących słupów i kabli oświetlenia? Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Niska emisja, dokumentacja związana z oświetleniem publicznym to jest szereg dokumentacji projektowych związanych z tymi miejscami, w którym mamy dzisiaj do dyspozycji słupy spółki energetycznej Energooświetlenia. Spółka Energooświetlenie ma około 50% jeszcze punktów świetlnych w Grudziądzu. Do nich należą również zarówno wiadomo źródła światła, poprawy, ale też słupy i linie kablowe, o co pan radny przed chwilą zapytał. Chcielibyśmy to, co robimy od wielu lat przy okazji każdej inwestycji drogowej, aby majątek oświetleniowy był na majątku miasta. Dlaczego? Ponieważ tego słupa, oświetlenie nie jest monopolistą, to jest ich oświetlenie. Biorą od miasta około 14 zł za tak zwaną konserwację, utrzymanie gotowości tej świetlnej dla poprawy miesięcznie. Jeżeli sobie podsumujemy, to mamy już około 1 000 000 zł wydatków bieżących w ciągu jednego roku, który taki haracz oddajemy do spółki Energooświetlenia. To nie dotyczy Grudziądza, jak Państwo czytacie media, no praktycznie jak powstała ta spółka kilka lat temu, każda gmina na terenie działania energii po prostu bardzo mocno się denerwowała, budowała i pisała jakby zażalenie. To jest jakby pierwszy element oszczędności. Oczywiście drugi najważniejszy to jest to, co pan radny Michał Czepek powiedział. Niska emisja jest związana z tym oszczędności, z emisją tych gazów cieplarnianych do atmosfery. To zakładamy, że jeżeli będziemy mniej zużywać energii elektrycznej, to mniej tych gazów nasze elektrownie węglowe po prostu do atmosfery wygenerują. Z czego będziemy to finansować? Przede wszystkim będziemy to finansować z regionalnego programu operacyjnego, ale nie wykluczamy również środków centralnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jeżeli chodzi o nasze regionalne RPO, to w zakresie OSI, czyli obszaru strategicznej interwencji, mamy kilka milionów złotych, które są nam już dedykowane, związane z niską emisją. Przy czym na niską emisję, oprócz jako oświetlenia ulicznego, również składają się projekty związane z termomodernizacją, choćby obiektów użyteczności publicznej, czy też związane choćby z budową systemu miejskich ścieżek transportowych. To wszystko też jest niska emisja, bo ona spowoduje docelowo, że będzie mniej zanieczyszczeń do atmosfery przez pojazdy spalinowe wypuszczane. To jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne. Ta dokumentacja sama, bo to jest na razie dokumentacja z pozwoleniem na budowę, to jest jakby pierwszy etap modernizacji tego oświetlenia w mieście. Nie znamy tak naprawdę precyzyjnie kosztów. One dopiero wyjdą nam w wyniku samej dokumentacji projektowej. Zakładamy, że 600 tysięcy wystarczy nam na dokumentację projektowej. Przy czym chciałbym tu Państwa też uspokoić, bo 600 tysięcy może bardzo dużo, ale to może być około 4000 punktów świetlnych, czyli 4000 lamp plus szafki zasilające, kable i tak dalej. Na to wchodzi bardzo dużo map, przede wszystkim geodezyjnych, więc każdy projektor najpierw musi wymieniać geodetę, ten musi w naszych zasobach miejskich zakupić mapy, więc podejrzewam, że pewno z 200 tysięcy z tych map wróci z powrotem do budżetu miasta. Wydatki są przewidziane na przyszły rok. Jeżeli chodzi o miejski system ścieżek rowerowych, radny Michał Czepek, które powstaną jako pierwsze, chcielibyśmy, aby wszystkie powstały, które zostały uzgodnione w tej koncepcji w zeszłym roku przygotowanej. Natomiast dodatkowo jeszcze dojdzie kilka ścieżek. Być może, znaczy myślę tu głównie o wylotach z miasta Grudziądza, które będziemy realizować wspólnie z gminami, które walczą ten obszar strategicznej interwencji, głównie z gminą Grudziądz i z gminą Rogóźno. Te wyloty, które dotyczą tych gmin, również jakby zostaną dołożone. Na przykład w przypadku miejskiego systemu ścieżek rowerowych, o ile dobrze pamiętam, nie był przewidziany wylot ścieżki w kierunku Wielkich Nisk.
a na przykład od strefy ekonomicznej, którą mamy już w Karkach, poprzez ulicę Lipową, przejście tory kolejowe, wejście do wielkich miejsc, do granic miasta, chcielibyśmy ścieżkę, która dalej będzie kontynuowana przez już gminę Grudziądz do Wielki Miński do Małych Nisk, następnie przez gminę Gruta, poprzez aż dochodząc do miejscowości nie Gruta, tylko Mełno i po linii byłej bocznicy, byłej trasy kolejowej pomiędzy Mełnym z kolei a Radzyniem Chełmińskim, bo dalej wchodzimy w kolejną gminę z osi Radzyń Chełmiński, ta ścieżka będzie dalej miała przejście. Następnie znowu wejdzie w gminę Grudziądz na wysokości miejscowości, nie, za Kuźnicami jest skrzyżowanie, nie, Hanowo, Dębieniec. W Dębieńcu i z Dębieńca jak gdyby przejdzie dalej ścieżką przez miejscowość Tłużnice, tak, przez miejscowość Piaski, dalej przez las, który przejdzie przez lasy państwowe, aż dojdzie do Jeziora Radzyńskiego, do ulicy Kosaka. I dalej jakby przejmiemy fragment ciągu ulicy Kosaka. Więc tak, taki jest jakby zamysł wspólnie w ramach osi. Więc na razie, podobnie jak w przypadku oświetlenia ulicznego, wszystkie te ciągi wskazane w dokumentacji tej w koncepcji chcielibyśmy mieć wykonane, łącznie z pozwoleniem na budowę, później w zależności od środków i po oczywiście szerokich konsultacjach będziemy wybierać, które projekty w pierwszej kolejności będziemy realizować. Idąc od końca, kolejne pytanie dotyczące portu Szulca. Wywiązują aluzji pana radnego Kościńskiego, tych spółek wodnych, bo to jakby jedno z drugim nie ma nic z... Panie Radny, nie ma nic wspólnego. I bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Jedenastu razy głosowało za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba jest przeciwna. Kto się wstrzymał? Kandydata prawników. Także została wniesiona autopoprawka do tego projektu. Państwu mieście dostarczono na komisjach wspólnych. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do punktu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę Pani Sekretarz. Oczywiście w tym składzie sprawy. Kto z Państwa radzi za przyjęciem uchwały? Dziewiętnastu radnych są za przyjęciem uchwały jednogłośnie uchwały za podjęte. Dziękuję Państwu za to. I Szanowni Państwo, kolejny w porządku obrad to jest uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w terenie gminy miasto Łódź na wyborowym systemie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. Także przypominam, Szanowni Państwo, autopoprawka Pana Prezydenta, także Państwo ją otrzymaliście. Czy jakieś pytania do tego punktu? Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Nadal 19 jest perspektywy. Kto z Państwa radni za przyjęcie projektu uchwały? Dziewiętnastu razy głosowało za przyjęciem projektu uchwały, także jednogłośnie uchwała jest podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. I zaraz kolejny porządek obrad. To, Szanowni Państwo, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi miejsko leśnemu zakresem w obszarze znajdującym się pomiędzy Cankiewa a Józefa Halera, Żwirki, Parkowo Cegielniano. Także została autopoprawka Państwu dostarczona, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały. Czy jakieś pytanie, uwagi tego punktu? Pan Radny ma jakieś uwagi? Szacunek dla osoby, której imię rejestruje, wymagałby, żeby tu był ktoś, kto zaprezentuje sylwetkę, postać, prawda, i tak dalej, bo nadajemy imię bardzo ważnej części miasta i rozumiem, że jest ktoś przygotowany, kto nam tę postać tutaj publicznie przedstawi, zaprezentuje i tak dalej. Bo
Proszę Państwa, to są media, są jacyś goście, których tu mamy. To zostanie nagrane, więc proponowałbym, żeby ktoś jednak... Z przyjemnością pan wziął na siebie. Dobrze, to jak weźmie to na siebie. Bardzo proszę. Bardzo proszę Panie Radny. Bardzo przepraszam Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Piotr Janowski urodził się 5 lutego 1951 roku, podobnie jak w Wałasie Grzązu. W wieku 16 lat jako uczeń Liceum Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Warszawie jako pierwszy Polak został laureatem pierwszej nagrody w 5. Międzynarodowym Konkursie im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Co ciekawe, studia muzyczne w klasie skrzypiec w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 5-letni dodam, ukończył w ciągu jednego roku akademickiego, roku akademickiego 1969-70. Uwiązaniem był wielokrotnym stypendystą zagranicznych fundacji i uczelni, m.in. Fundacji Kościuszkowskiej czy University of Southern California w Los Angeles, grał u największych wirtuozów skrzypiec Iwana Kalemiana, Zina Franceskiego, Henryka Szeringa czy Jesse Heifetza. Jako solista wystąpił z najważniejszymi amerykańskimi i europejskimi orkiestrami New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, St. Louis Symphony, Minnesota Orchestra, Oslo Philharmonic czy Philharmonic Narodowym w Warszawie. Czterokrotnie zdobył pierwszą nagrodę w konkursach Stanów Zjednoczonych w Dallas, Filadelfii i w New Yorku. Nagrał 9 albumów z muzyką m.in. Mozarta, Brahmsa, Ravela, Van Beethovena czy Wieńskiego. Piotr Janowski zmarł 6 grudnia 2008 roku w Londynie. W 2010 roku powstała fundacja im. Piotra Janowskiego, której prezesem jest żona zmarłego Piotra Janowskiego, pani Joanna Makakiewicz. Wielokrotnie gości w naszym mieście w ciągu roku w celu upowszechnienia i ochrony spuścizny wybitnego patrona. Staraniem fundacji przy wsparciu gminy miasta Grudziądza powstał trzypłytowy album Piotr Janowski – Legenda, uhonorowany przez wydawców audiowizualnych nominacją do Nagrody Fryderyka w roku 2014. Fundacja wspiera także coroczny konkurs skrzypcowy im. Piotra Janowskiego organizowany przez Państwową Szkołę Muzyczną w Grudziądzu. W związku z powyższym komisja na swoim posiedzeniu w czerwcu bieżącego roku przedłożyła prośbę do Rady Miejskiej o poparcie wniosku uczniów Szkoły Muzycznej w Grudziądzu z poparciem Fundacji Wacienka Tajemskiej. Poparcie. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze pytania? Natomiast mam taki dokonany uwagę, jestem oczywiście jak najbardziej za wyrobienia i za uwagę w postaci do której mówimy, natomiast miałbym może na przyszłość taką uwagę, że jeżeli podejmujemy pewne uchwały, to żeby wydawało się trochę taki nieczysty charakter poprzez to, że bardzo fajnie byłoby, gdyby na przykład tutaj dzieciaki ze szkoły muzycznej wygłosiły to one, jakby wygłosiły tę laudację, żeby wnioskodawca został włączony do tego całego procesu i proponuję, że w przyszłości, jeżeli będą tego typu okazje będą dotyczyły szczególnie mieszkańców naszego miasta, jako zasłużonych, to żeby nadawać sobie właśnie taką formę, że to wnioskodawca prezentuje swoją propozycję. Oczywiście jest to projekt, który będzie zapraszał tutaj osoby, które proponują tego typu uchwały. I oczywiście, tak jak pan radny Michał Czepek powiedział na komisja, ta uchwała, żeby była w dniu dzisiejszym podjęta, z uwagi na uroczystości, które są zaplanowane w miesiącu wrześniu. I to też jest uchwalone w kierunku wnioskodawców. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Z tymi suszkami się uporamy. Słucham? Z tymi grzybami się uporamy. Dobrze. No, pan radny Majerczyk, proszę. Ja wiem, że jestem bardzo zadowolony z podjęcia tej uchwały. Osobiście znałem pana Piotra Janowskiego. Wspólnie graliśmy w ping-ponga, bo on oprócz tej pasji swojej muzycznej był takim quasi sportowcem i ta gra w ping-ponga pomagała mu rozluźniać rączki do gry właśnie na skrzypcach. Bardzo się cieszę, że podjęliśmy tą uchwałę. Myślę, że proszę, że podejmiemy, przepraszam, tą uchwałę. Myślę, że jednogłośnie, bo Piotr Ślapor zasłużył. Dziękuję. Dziękuję szanowny panie radny Marku Czepku. Teraz przystąpimy do... Przepraszam, panie Marku. Coś nie tak? Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. 19 lat nadal mamy na sali.
Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 19 radnych głosów za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I Szanowni Państwo, przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad. Wysoka Rado, zamykam 10. sesję Rady Miejskiej w Grudziądzach.